Przed nami Dominik Dudek, zwycięzca 13. edycji Voice of Poland. Pokaż, ciężkie? Mogę? Nie, może. O. A czy Oscary są cięższe troszeczkę chyba, tak? Myślę, że ta statuetka, to brzemię, które ta statuetka niesie, jest ciężkie, ale o tym myślę, że przekonamy się dopiero w niedługiej przyszłości. Co w ogóle, jaka była ta pierwsza myśl, kiedy Tomasz Kamel powiedział, tak, to ty jesteś właśnie zwycięzcą, zdejmij czapeczkę. Właśnie pierwsza myśl była, Jezus, naprawdę muszę to zrobić. To nie jest tak, że nie mam tam włosów, bo mam dużo włosów, po prostu tak lubię chodzić w czapeczce, że... Ale wracając do tego, jaka była pierwsza myśl, coś niesamowitego. Nie spodziewałem się, że to właśnie ja mogę otrzymać tę statuetkę, a tu proszę. Samo zaparcie, wiara w siebie, wiara w marzenia może sprawić cuda. Ja wierzyłem z całych sił i się udało. Wierzyłeś, czyli nie było kogoś, kogo ewentualnie myślę, że jest twoim takim najpoważniejszym, nie wrogiem, ale konkurentem po prostu. W tym programie jest masa wspaniałych ludzi, którzy świetnie śpiewają. I naprawdę w wielu tych osobach nie widziałem konkurenta, ale widziałem kogoś, przez kogo mogę już nie być w tym programie. Dlatego, moi drodzy wszyscy uczestnicy, którzy byliście w Voice 13, nie poddawajcie się, bo ta statuetka jest tylko rzeczą, a to, co macie w sercach, może usłyszeć cały świat. Więc twórzcie muzykę, śpiewajcie i pokazujcie się światu. Rozumiem, że dzisiaj imprezka, pewnie jakieś świętowanie, ale rano wstaniesz i co dalej będzie? No to jest właśnie dobre pytanie. Co będzie dalej? Nie no, myślę, że jutro zacznę wyciągać piosenki z szuflady, bo jest ich bardzo dużo. Uwielbiam, kocham pisać piosenki, więc chciałbym, żeby na mojej płycie były moje piosenki głównie. Więc od jutra bierzemy się do roboty. Boże, to taki pracuś jesteś, kurczę, to żadnego odpoczynku, nic, przecież to było straszne napięcie. Dzisiaj cały dzień tutaj siedzieliście. Obiecałem swojej dziewczynie, że zabieram ją na wakacje, więc w jakim kraju jest teraz ciepło? No nie wiem, Bali, Zanzibar, Dominikana, Malediwy. Malediwy są dobre. No to może Malediwy. Obiecałem dziewczynie, że ją zabiorę. Zasłużyła sobie, bo wspiera mnie przez cały ten program i to właśnie głównie dzięki niej wygrałem. Po prostu. I jestem jej bardzo wdzięczny za to, że przy mnie była przez cały program, wspierała mnie. Ola, kocham cię. No to wzruszające, naprawdę. Powiedz, co trzeba zrobić, żeby dobrze wspierać, bo masz już takie doświadczenie. Ola świetnie to zrobiła, wygrałeś. Co ona takiego konkretnego tobie ofiarowała w tym czasie? Przede wszystkim obecność. Była ze mną na każdym odcinku. Jak, nie wiem, przed odcinkiem muszę wstać rano, no to już było śniadanko, Dominik, odpocznij sobie, Dominik, coś tam po prostu nie tylko być, ale też robić. Postaram się odwdzięczyć, albo może już odwdzięczam się tym samym. Mam nadzieję, że czuję we mnie oparcie i że będziemy żyć długo i szczęśliwie. O, właśnie tego mogę ci życzyć, ale to jest zła wiadomość trochę dla twoich fanek, no. Ja mogę z każdym porozmawiać, ale kocham swoją dziewczynę i no jestem zajęty, no przepraszam, no. No tak to bywa. Thompson z Baronem obiecali, że coś tam jednak będzie ta współpraca się ciągnęła, więc na co najbardziej liczysz z ich strony teraz? Przede wszystkim chłopaki, dziękuję, wspieraliście mnie cały program. No wasza pomoc nieoceniona, więc... A co dalej? No to chłopaki, jak macie coś w zanadrzu albo coś, no to ja jestem otwarty. Na pewno porozmawiamy o tym, co dalej. Mam nadzieję, że nasza przygoda nie kończy się na tym programie i będziemy po prostu dalej może współpracować, może coś razem napiszemy, zobaczymy.